Dzień dobry, szanowni państwo, szanowni państwo, radni, witam. Zaczynamy. Pierwsza informacja taka bardzo ważna i prosiłbym państwa, żeby ona była bardzo szeroko tutaj przez media kolportowana i rozpowszechniana, dlatego że wczoraj w niedzielę pojawiły się takie fałszywe wiadomości SMS o tym, że rzekomo sztab działający przy wojewodzie zachodniopomorskim podjął decyzję o tym, że będą przerwy w dostawach prądu, a później być może w następnych dniach także w dostawach gazu. To są wiadomości nieprawdziwe, to są, to są wiadomości fałszywe. One zakłada mają na celu po prostu wprowadzić zamęt, zdestabilizować sytuację, wprowadzić niepokój pośród naszych mieszkańców i bardzo gorąca prośba do wszystkich mediów, żeby dementować te fałszywe informacje. Nie ma Obecnie żadnego zagrożenia, jeżeli chodzi o dostawy prądu i również jeżeli chodzi o dostawy. Gazu. Od tego chciałem zacząć i poprosić Państwa o to, żeby ta informacja została szeroko rozpowszechniona. Z moich wiadomości wynika, że tego rodzaju SMS-y były tylko w województwie zachodniopomorskim. Stąd też dzisiaj od tego rozpoczynam tak, żeby ten prawdziwy przekaz, rzetelny przekaz trafił do naszych mieszkańców. I żeby te fejki, te kłamstwa, które są rozpowszechniane, kolportowane, żeby one zostały jak najszybciej zdementowane, żeby ta informacja prawdziwa trafiła do naszych mieszkańców. Oczywiście od wczoraj działają już odpowiednie służby po to, aby podjąć i podejmują czynności celem wyjaśnienia okoliczności tej sprawy także ustalenia źródła e, tych informacji. Jeżeli tylko będziemy wiedzieć, kto jest inspiratorem, gdzie jest to źródło, to na pewno też taka informacja zostanie udostępniona. Natomiast dzisiaj najważniejsza, prawdziwa informacja, zdementować te wszystkie fejki, kłamstwa, które są kolportowane głównie za pośrednictwem SMS-ów, ale nie wykluczam, choć takiego sygnału dzisiaj jeszcze nie mamy, że może to być również inna forma, na przykład mailowa. Natomiast przechodząc już do meritum, do tej, do, do można powiedzieć, rdzenia tej dzisiejszej konferencji, spotykamy się, żeby powiedzieć o dodatkowych środkach, które trafiają do samorządów, do samorządów w całej Polsce. Łącznie to jest czy ponad czy blisko 13 miliardów 700 milionów złotych, które trafią z budżetu państwa do samorządów. To są środki, które można powiedzieć są odpowiedzią Rządu Prawa i Sprawiedliwości na całe otoczenie gospodarcze, kwestie również... Inflacyjne po to, żeby samorządom pomóc, a przez samorządy pomóc naszym mieszkańcom. Ale warto też taki krótki rys historyczny, jak to wyglądało w 2015 roku, kiedy prawo i sprawiedliwość przejmowało stery władzy po demokratycznym skazaniu i demokratycznym wyborze Polaków, i jak to wygląda w 2022, bo tutaj wiele znowu nieprawdziwych informacji, fałszywych, czasami kłamstw, które są kolportowane, również niestety. Przez przedstawicieli strony samorządowej, że ta sytuacja samorządów jest coraz gorsza i że sytuacja, która jest obecnie, jest winą rządu. Po pierwsze, wszyscy Państwo widzicie, jak sytuacja wygląda na świecie. Za naszą wschodnią granicą toczy się regularna wojna. Dzisiaj bomby spadały już nie tylko na wschodzie Ukrainy, ale jak rozumiem, w odwecie za ten zburzony most ten zbrodniarz z Kremla również ostrzeliwuje. Rakietami i kijów, i lwów, to pokazuje, w jak trudnej sytuacji jesteśmy. I tutaj wszyscy powinniśmy mieć pełne tego zrozumienie, w jak trudnej sytuacji jesteśmy. A wydaje się, że nie wszyscy zrozumienie tej sytuacji mają. Wracając do tych dochodów. Dochody ogółem jednostek samorządu terytorialnego w 2015 roku to, były, to było 199 miliardów złotych. W 2022, według planów, no bo jeszcze nie mamy przecież wykonania, to te dochody wynoszą 333 miliardy złotych, czy mają wynieść po rozliczeniu, a więc jest to wzrost o 67%. Taka jest różnica między rządami POPSL i rządami Prawa i Sprawiedliwości. I rozmawiajmy o faktach, rozmawiajmy o twardych liczbach. Tutaj uwaga, że ten 67% wzrost obejmuje kwotę 13,7 miliarda zł, która już częściowo trafiła do samorządowców, również do samorządowców na Pomorzu Zachodnim. Kolejna informacja. Te 13,7 miliarda złotych można powiedzieć jest podzielone na dwie pule. Pierwsza pula to 7,8 miliarda złotych dla wszystkich samorządów, bez względu na to, jaka jest ich zasobność, jaka jest ich sprawność finansowa, jaka jest kondycja, jeżeli chodzi o budżety tych samorządów. Natomiast 5,9 miliarda było wydzielone dla tych samorządów mniejszych, dla tych samorządów biedniejszych. To jest konsekwentna realizacja polityki zrównoważonego rozwoju. A więc pomagania wszystkim samorządom, ale tej większej pomocy kierowania do samorządów i wspólnot lokalnych, do mieszkańców tych samorządów, które były bardzo często pomijane, które mają większe trudności finansowe, które nie mają takich instrumentów, jak na przykład wielkie miasta, po to, żeby reagować na różnego rodzaju zagrożenia kryzysowe. 13,7 miliarda złotych, dodatkowe środki dla gmin to jest minimalna kwota, blisko 3 miliony złotych, dodatkowe środki dla powiatu. To jest 6,1 miliona złotych, 2,9 miliona, 6,1 miliona i dla samorządów województwa to jest 32. 7 miliona złotych. Te kwoty, które przed chwilą e, e, wskazałem, to są kwoty minimalne. Jak za chwilkę Państwo zobaczycie, samorządy na Pomorzu Zachodnim bardzo często dostawały większe kwoty. Również te duże samorządy i ten największy samorząd to jest gmina, miasto Szczecin, więc nie te kwoty minimalne, ale te kwoty wyższe. To jest bardzo ważna informacja. E, blisko, blisko 600 5 milionów złotych dodatkowych środków trafia do samorządowców na Pomorzu Zachodnim. W naszym województwie te środki zasilą budżety samorządów. Środki będą mogły być wykorzystywane, można powiedzieć, bardzo elastycznie przez samorządy. Oczywiście główną myślą jest tutaj przekazanie tych środków na, można powiedzieć, zniwelowanie inflacji, jeżeli chodzi chociażby o ceny energii elektrycznej, chociaż tutaj będziemy jeszcze działać jako rząd. Próbujemy także i w tym zakresie podjąć dodatkowe działania. O tym będzie mówił pan. Radny Krzysztof Romianowski, ale tutaj wielka elastyczność. Samorządy mogą traktować te środki jako dochody własne i według swojego uznania rozdysponowywać te środki tam, gdzie uznają, że te potrzeby są najbardziej pilne i są największe. Więc te blisko 605 milionów złotych trafi na Pomorze Zachodnie. Uprzedzając pytania, pierwsza transza, więc około jednej trzeciej z tych środków już została przelana na konta samorządowców. Widzimy te kwoty już konkretne, jeżeli chodzi o nasze samorządy. Samorząd województwa, a więc mówimy tutaj o zarządzie województwa, o panu marszałku, to jest kwota ponad 32,5 miliona złotych, która w tym roku trafi w trzech transzach październik, listopad, grudzień do samorządu województwa, żeby zniwelować te różnego rodzaju niekorzystne sytuacje, jeżeli chodzi o finanse samorządu województwa kolejne to z ponad 140,5 miliona złotych to są środki, które w tym roku dodatkowo trafią do naszych zachodniopomorskich powiatów i 431 milionów 431,5 miliona złotych to środki, które jeszcze do, do końca grudnia trafią na konta samorządów gminnych, a więc często tych samorządów, które mają największe trudności po to z tym, żeby poradzić sobie z różnego rodzaju trudnymi sytuacjami związanymi z wojną na Ukrainie, a wcześniej także tą sytuacją covidową. I tutaj bardzo ważna informacja. Dla Szczecina 66,5 miliona złotych, dla Koszalina blisko 17 milionów złotych. Jeżeli Państwo spojrzycie na tą planszę, to tutaj Szczecin jest miastem, które jest bardzo mocno dofinansowane. 66,5 miliona złotych do końca tego roku trafi do budżetu samorządu e, miasta, gminy Szczecin i będzie mogło być wykorzystane, podkreślę jeszcze raz, w taki sposób, jak samorząd uzna to za stosowne. Bardzo duże środki, porównując to do innych samorządów, również do innych samorządów e, miejskich. Kolejne duże miasta, więc Kołobrzeg blisko 7 milionów złotych. Jeżeli chodzi o gminę Kołobrzeg, to blisko 3 miliony złotych. Tutaj wskazujemy gminę, żeby pokazać to całe otoczenie miasta Kołobrzegu, a nie tylko samo miasto. Stargard 9 milionów złotych, Świnoujście ponad 5,5 miliona złotych. Więc tutaj też bardzo jasno i czytelnie widać, jak duże środki zostały przekazane do Szczecina. Tutaj działał odpowiedni algorytm, który uwzględniał różne zmienne po to, żeby wyrównać, można powiedzieć, szanse poszczególnym samorządom. I często jest ten zarzut, że tylko dofinansujemy, dofinansowujemy te samorządy mniejsze, te samorządy dalej, bo być może one lepiej głosują na Prawo i Sprawiedliwość. Proszę zauważyć na tą kwotę 66,5 miliona złotych dla gminy miasta Szczecin. I to ciekawa informacja, bo jeżeli spojrzymy na to, jak kształtują się dochody z Pitu i Citu, a więc można powiedzieć z tych podstawowych źródeł e, dla miasta, dla samorządów e, gminnych, to w Szczecinie w 2015 roku ta kwota wynosiła 487,2 miliona złotych. Jeżeli chodzi o rok e, bieżący, mówimy tutaj o planie, chociaż ten plan w połowie można powiedzieć jest już wykonany, to jest 668 milionów Złotych, wzrost o ponad 180 milionów złotych, a w procentach to jest 37%. I z jednej strony bardzo się cieszę, bo to znowu pokazuje tą ogólną tendencję. E, natomiast no, trzeba powiedzieć, że są miasta, które rozwijają się szybciej, które aktywnie działają, jeżeli chodzi o e, kwestie pozyskiwania tutaj źródeł dochodów. Dodatkowe dochody w Warszawie z Pitu i CITU, już będę tylko mówił, więcej o 2,6 miliarda złotych, wzrost o 53%. Jeżeli chodzi o Kraków, tutaj wzrost jest 60, prawie 66%. Jeżeli chodzi o Łódź, tu podobna sytuacja 36,6%, a więc to jest drugie z wielkich polskich miast, które, które no nie znajduje sposobu, podobnie niestety jak Szczecin, na to, jak pozyskiwać te środki, jak zachęcać inwestorów, jak rozwijać swoją infrastrukturę po to, żeby te dochody i CIT-u i SPITu były większe. A często prezydent Szczecina tłumaczy, tłumaczy to, że mam coraz mniejsze dochody z PIT-u. No, spójrzmy na inne miasta, inni mogą także. Z naszych oponentów potrafią to zrobić. W Szczecinie to jakoś nie wychodzi. Następna rzecz Wrocław. Podobnie ponad 55% wzrostu od 2015 do 2022 roku. Poznań 44%. 44%. Szanowni Państwo, po tym dofinansowaniu. 66,5 miliona złotych, które w tym roku częściowo już trafiła, a częściowo trafi do końca roku do gminy miasto Szczecin, ten wzrost można powiedzieć będzie o 50%. Więc my pomagamy miasto, pomagamy panu prezydentowi, który sobie nie radzi, i będziemy pomagać, bo chodzi o mieszkańców. A nie chodzi o wojnę polityczną. To nie chodzi o to, że my będziemy dzisiaj się z panem prezydentem Krzyskiem e, przepychać, tak jak on robi to w kwestii węgla i wrzuca no, kuriozalne memy. Ja powiem szczerze i mówiłem to dzisiaj w Radiu Szczecin, ale powtórzę to jeszcze raz. Znaczy, jeżeli prezydent dużego polskiego miasta zamiast zająć się tak naprawdę pomocą mieszkańcom, zająć się rozwiązywaniem problemów, jeżeli chodzi o węgiel, wrzuca memy, gdzie ten węgiel może być złożony i wrzuca uśmiechnięte emotikonki, to to jest dziecinada. Ja mam taki apel do pana prezydenta, żeby wyszedł z piaskownicy, Przestał się w niej bawić, przestał przerzucać piasek w piaskownicy, a zabrał się za węgiel. Wiem, że są różnego rodzaju problemy formalne, wiem, że są różnego rodzaju trudności. Rozmawiamy o tym z samorządowcami, z wójtami, starostami, innymi prezydentami miast. Pan prezydent nie znajduje czasu, żeby w tych spotkaniach osobiście brać udział. Jest pan dyrektor e, Pieczykolan, ale inni samorządowcy są tam osobiście. Ja mam pytanie, co ważniejszego dzisiaj ma do roboty pan prezydent? Wrzucanie memów na Facebooku. Czy realną pomoc naszym mieszkańcom. Możemy dyskutować, czy te rozwiązania są najlepsze. Możemy dyskutować, jak te rozwiązania poprawić. Ale trzeba pracować, a nie prowadzić politykę wrzucania memów na Facebooku, bo to jest dziecinane. Więc, szanowni Państwo, takie najważniejsze informacje. Myślę, że to są dobre informacje i dla samego samorządu Szczecina, dla prezydenta, dla Zarządu Miasta, dla dla wiceprezydentów, dla wszystkich radnych, ale przede wszystkim dla mieszkańców, że te 66,5 miliona złotych trafi do Szczecina po to, żeby zniwelować niekorzystne skutki Putin inflacji, po to, żeby pomóc mieszkańcom i będziemy dalej pomagać. I nie mówimy tak jak pan prezydent Szczecina czy prezydent Warszawy, że to nie jest nasza sprawa. Moglibyśmy powiedzieć, że samorządy mają swoje dochody. Samorządy mają dochody, które się sukcesywnie od 2015 roku zwiększały i to liczone w dziesiątkach procentów. Moglibyśmy powiedzieć, skoro są samorządami, to niech sobie same poradzą. A my mówimy nie, bo chodzi o naszych mieszkańców chodzi o Polaków. I dlatego będziemy robić wszystko, żeby również tym samorządom, które są nieustannie w totalnej opozycji do polskiego rządu, pomagać, bo najważniejsi są Polacy. I mam nadzieję, że i prezydent Szczecina, i prezydent Warszawy, i inni samorządowcy, którzy. Wykorzystują tę sytuację jako taką polityczną sztachetę do politycznej walki, wreszcie się opamiętają i zrozumieją, że za naszą wschodnią granicą jest wojna, że mamy zagrożenia, których nie było od dziesięcioleci i że trzeba działać wspólnie, i że to nie jest czas na tego rodzaju występy, zabawy i polityczne przepychanki. Zachęcam do współpracy, zachęcam do osobistego udziału, do proponowania dodatkowych rozwiązań, do dyskusji, ale realnej, merytorycznej, rzeczowej. I te 604 czy blisko 605 milionów złotych to jest naprawdę olbrzymi zastrzyk dla naszych samorządów po to, żeby pomogły przejść przez ten trudny czas właśnie związany z inflacją, właśnie związany z wojną na Ukrainie. Po to, żeby nasi mieszkańcy mogli spokojnie tę najbliższą zimę przetrwać, po to, żebyśmy mogli patrzeć z pewną nadzieją na to, co przed nami. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję Panie Wojewodo. Poprosimy Panią Radną Agnieszkę Kurzawę. Szanowni Państwo, musimy zdementować te informacje, które są często powielane przez pana prezydenta Piotra Krzystka, że państwo rząd uszczupla budżet miejski. Jak widzimy, 66,5 miliona trafi do końca roku do budżetu miasta i miasto może te środki wykorzystać według własnego zapotrzebowania na zadania własne czy też na inwestycje. Ale oprócz tego należy przypomnieć, że co nie jest wliczane do Pitu i Citu inne środki, które są przekazywane przez rząd do Szczecina trafiło między innymi 123,5 miliona na stadion miejski to jest ponad 34% wkładu y, ogólnego y, tutaj, y, y, kosztu tej inwestycji y, 30 milionów było z Ministerstwa sportu 93,5 miliona. Było przekazanych z Funduszu Inwestycji Lokalnych. Kolejną inwestycją, która jest dofinansowana, to na przykład przebudowa em, szafera od Sosobowskiego do Romera. I tutaj jest 56,5 miliona złotych. Kolejne środki, o których warto wspomnieć, to na przykład przebudowa SDS-u. Tutaj jest 65 milionów złotych, a cała inwestycja kosztuje 90 milionów złotych. Więc widzimy, że jest to znaczna część tej kwoty, która jest potrzebna do wykonania tej inwestycji. I tutaj apelujemy do pana prezydenta, aby przestał mówić, że rząd uszczupla samorządom budżety. Każda gmina, każdy powiat otrzymał tutaj dodatkowe środki, które mogą pokryć czy to koszty. Energii, czy też skutki inflacji, które oczywiście są odczuwane, ale w dużej mierze będzie to pokryte z tych środków. 13,7 miliardów złotych zostało przekazanych do gmin i powiatów, województw w całej Polsce. Dziękujemy Pani radny, Poprosimy Pana Radnego Krzysztofa Remianowskiego. Szanowny Panie Wojewodo, Szanowna Pani Radna. Te środki, które wpływają do naszego miasta, te 66,5 miliona złotych, to kolejny dowód na to, że rząd Prawa i Sprawiedliwości, rząd, który mocno wspiera samorządy, jest po stronie mieszkańców Szczecina. I choćby Piotr Krzystek i Platforma Obywatelska próbowali zaklinać rzeczywistość najbardziej jak się da, to wszyscy w Szczecinie widzą, że jednak to wsparcie jest bardzo duże. Przypomnę jeszcze w ubiegłym roku 100 milionów złotych, które również zostało e, zaksięgowane w budżecie miasta Szczecin, również przypomnę z środków rządowych. Ale dzisiaj mówimy o tych 66,5 miliona złotych. Środki, które tak naprawdę miasto Szczecin może zadysponować według własnego uznania. Mogą to być środki na inwestycje, mogą to być środki na e, wypłaty dla pracowników e, służb miejskich, mogą to być środki na komunikację miejską, która w Szczecinie, jak wiemy, kuleje, ale mogą to też być środki na chociażby ten kryzys energetyczny, który mamy e, ogólnoeuropejski, ogólnoświatowy. Piotr Krzystek wyliczył, że brakuje mu ponad 80 milionów złotych, aby e, uiścić kwoty za energię. Dzisiaj dostaje 66,5 miliona złotych z rządu. Rządu Prawa i Sprawiedliwości. Więc jest to około 80% kosztów, które musi ponieść, na które tak narzeka. Więc już teraz proszę bardzo, rząd Prawa i Sprawiedliwości daje mu możliwość do tego, żeby te środki dobrze zagospodarować. Mało tego, rząd Prawa i Sprawiedliwości pracuje nad rozwiąza rozwiązaniami prawnymi, które zamrożą ceny energii dla samorządów. Więc dzisiaj mówienie o tym, że rząd Prawa i Sprawiedliwości jest antysamorządowy, jest totalną bzdurą. Dlatego apelujemy do pana prezydenta Piotra Krzyska, który tak naprawdę dostał najwięcej od rządu Prawa i Sprawiedliwości. Zobaczcie Państwo dochody z pit jakie były w roku, do roku 2015, do roku rządów Platformy Obywatelskiej PSL-u. Były beznadziejne. Dzisiaj mamy o jaki duży, Szanowni Państwo, wzrost. I to są realne dowody na to, że rząd Prawa i Sprawiedliwości wspiera samorządy i wspiera mieszkańców poszczególnych gmin i powiatów. I dzisiaj, jeżeli słyszymy o tym, że prezydent Piotr Krzysztek nie chce pomóc w dystrybucji węgla dla mieszkańców, nie chce pomóc w innych rzeczach, tnie komunikację miejską, tnie wypłaty dla pracowników socjalnych, no to musimy sobie zadać, szanowni Państwo, jedno podstawowe pytanie: czy mamy dobrego prezydenta miasta na trudne czasy? Bo to, że mamy dobry rząd na trudne czasy, to już wiemy, bo to widzimy. 66,5 miliona dodatkowych środków dla Szczecina. Ale czy mamy dobrego prezydenta na trudne czasy w naszym mieście? Odpowiedź myślę, że chyba wszyscy mają taką samą. Mamy złego prezydenta na trudne czasy, bo łatwo jest rządzić w mieście, kiedy jest, nie ma kryzysu, nie ma COVID-a, nie ma wojny za granicą. Wtedy się łatwo rządzi. Ale kiedy przychodzi kryzys, to trzeba podejmować odważne, ale i zdecydowane decyzje. A dzisiaj Piotr Krzysztek, je, jego odważną decyzją jest ucięcie komunikacji miejskiej w Szczecinie. Jest niedystrybuowanie węgla dla mieszkańców Szczecina, gdzie rząd zabezpieczył e, ten surowiec tak naprawdę na cały okres grzewczy. Dziś odważną decyzją prezydenta jest krytykowanie rządu. Czy odważną? No chyba nie, raczej głupią, szanowni państwo. Więc apelujemy do pana prezydenta, żeby w końcu się otrząsnął i żeby zobaczył, że rząd Prawa i Sprawiedliwości naprawdę pomaga. Na tyle na ile może, a pomaga, jak widać, bardzo dużo. Dziękuję. Bardzo dziękuję Panie Radny. Panowie, czy jakieś pytania? Pytań nie widzę. Zatem dziękuję Państwu za udział w dzisiejszym briefingu.